na wydarzenia w telewizji Zabrze zaprasza Mateusz Ciesek. Witam Państwa w czwartek, 19 sierpnia. Sprawdźmy, co dziś w programie. Na terenie kąpieliska leśnego powstanie interaktywny park Miliona Świateł. Opowieść o przyjaźni, opowieść o miłości, wyrażona za pomocą światła. Hodowcy gołębi z Zabrza obchodzą w tym roku 75-lecie istnienia sekcji 3 Mikulczyce. Cieszę się, że mamy taką grupę, w związku z powyższym identyfikować się z tą grupą naprawdę jest dużą przyjemnością. W sali historycznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu podpisano umowę dotyczącą organizacji wydarzenia świetlno-muzycznego, dzięki któremu kąpielisko leśne zamieni się w interaktywny park Miliona Świateł. Będzie to jedyna tego typu atrakcja w całym województwie, która sprawi, że mieszkańcy będą mogli zobaczyć kąpielisko w nowej, zaskakującej odsłonie. Projekt przewidziany jest na 3 lata. Już za kilka miesięcy kąpielisko leśne przemieni się w baśniowy park światła, w którym zobaczymy zaskakujące, interaktywne instalacje i iluminacje. Atrakcją w skali kraju będzie z pewnością Królowa Śniegu Park Miliona Świateł. Unikalny spektakl świetlno-muzyczny zachwyci zarówno dzieci, jak i dorosłych. Tak naprawdę Zabrze się otwiera, choć myśląc o tym projekcie, myślałam przede wszystkim o Zabrzanach. Wprawdzie lato i cieszymy się kwiatami, cieszymy się zielenią. Tak jak powiedziałam, cieszymy się raczej terenami rekreacyjnymi, ścieżkami rowerowymi, ale tak naprawdę już myślimy o kolejnym sezonie, kolejnym pięknym czasie, który nas czeka. Zima też ma swoje uroki, to oczywiście Mikołaj, to święta, to śnieg, ale to też czas, który chcemy spędzić razem. Właśnie z myślą o tym nadchodzącym czasie zasugerowałam naszej spółce miejskiej zrealizowanie projektu, który widziałam w Wilanowie i widziałam, że cieszy się ogromną, ogromną popularnością, ogromnym zainteresowaniem. MOSiR podjął wyzwanie, MOSiR przygotował działanie, no i dziś możemy już mówić o tym, że przygotowujemy się do tego, by opowiedzieć po raz kolejny najpiękniejszą opowieść o przyjaźni, o miłości. Myślę, że wszyscy tęsknimy za przyjaźnią, za miłością. Oczywiście czas jest mało łaskawy, pędzi jak szalony, trudniej nam wszystkim się zatrzymać. Myślę, że najpiękniejsze znane bajki zatrzymają nas na chwilę. Królowa Śniegu, któż jej nie zna, któż nie zna dwójki dzieci, które przeżywają przepiękną przygodę, no i miłość i przyjaźń, które zdominowały tą bajkę wszechobecne. Coś wyjątkowego dla Zabrza, coś wyjątkowego dla naszej metropolii. Zabrze otwiera się szeroko i zapraszamy wszystkich, którzy już dziś na pewno gdzieś tam swoją ciekawość rozbudzają. Teraz kilka informacji technicznych. Projekt, który prezentowaliśmy, będzie realizowany przez 3 lata, od początku listopada do końca lutego każdego roku. Po tym okresie będzie te urządzenia, instalacje będą demontowane po każdym tym sezonie i ponownie montowane przed listopadem. Oczywiście powstaje pytanie, dlaczego akurat kąpielisko? Kąpielisko ma taki charakter, że właściwie najbardziej aktywnie odpoczywają Zabrzanie w miesiącach lipiec, sierpień. Pracowaliśmy nad tym, co wymyśleć, bo tak można powiedzieć kolokwialnie, żeby ten region, ten obszar, obiekt cały rok funkcjonował. Znaleźliśmy właśnie podobne projekty w innych miastach. Skontaktowaliśmy się z wszystkimi firmami, które w Polsce zajmują się tego typu projektami. To nas utwierdziło w tym, że to jest bardzo dobry kierunek. A teraz w naszych głowach niech zadziała wyobraźnia. Nasz autorski projekt, projekt Parku Miliona Świateł pod tytułem Królowa Śniegu, nawiązujący do baśni Christiana Andersena. Opowieść o przyjaźni, opowieść o miłości, wyrażona za pomocą światła. Miliony diod świetlnych zawartych we wspaniałych konstrukcjach, do tego atrakcje dla dzieci, górka lodowa, karuzela, zamek rozbójniczki, wiele elementów, przy których będzie można sobie zrobić zdjęcia, aleja zakochanych, no i kluczowy element, kryształowa komnata, olbrzymie 30-metrowe o 10-metrowej wysokości, składające się z kilkuset tysięcy punktów, sterowane widowisko świetlno-muzyczne, taki kalejdoskop kryształowych świateł, które będzie, mam nadzieję, bawiło i cieszyło wszystkich zwiedzających, i stan
postanowiło o zupełnie nowej jakości tego miejsca. Kąpieliska leśne zostanie zamienione w bajkowy świat i mam nadzieję, że milion ludzi będzie miało okazję do miliona uśmiechów i miliona zdjęć, które na tym wspaniałym miejscu w zimie, w okresie zimowym będzie można sobie zrobić. A zatem, kiedy zapadnie zmrok, w jesienno-zimowej scenerii przyjdzie ona, królowa śniegu. A wraz z nią, jak się łatwo domyślić, całe Zabrze. Hodowcy gołębi z Zabrza obchodzą w tym roku 75-lecie istnienia sekcji Trzy Mikulczyce. Obchody jubileuszu były okazją do uhonorowania prezydent Zabrza dr Małgorzaty Mańki-Szulik tytułem honorowej członkini. Jeden lubi znaczki, jeden brylanty, a ja lubię gołębie. Kiedyś hobby bardzo popularne, dziś już znacznie mniej. Prawdziwych hodowców gołębi nie zostało wielu. W zabrzeńskiej sekcji Trzy z Mikulczyc obecnie zrzeszonych jest 28 członków. Dla jednych hodowla jest pasją, dla innych sposobem na życie. Osiągnięcia to chyba przez 10 lat to mistrzostwo okręgu 4300 hodowców okręgu Katowice. W 18 roku mistrz Polski na 43 tysiące, intermistrzostwo to są trzy kraje na 60 tysięcy drugi. W tamtym roku drugi to takie mistrzostwo GMP tradycyjne, to drugi. W C kategorii dystansy drugi. W tym roku nie wiem, no ale z tego co mi wiadomo, mistrz okręgu Katowice, no oprócz olimpijskiego gołębia, co miałem 4-4, może się w życiu uda wychować. No. Pan Piotr gołębie hoduje od ponad 20 lat i jak zapewnia, przestać nie zamierza. Najważniejszy jest dobry materiał, tak jak dobrego zawodnika i dobry trener, a tym trenerem jestem ja. Suplementacja, diety, kreatynki, witaminki, trzeba wiedzieć kiedy co podać. Trenuję, wywożę gołębie też na treningi, mam swoją taką prywatną kabinkę. Jestem strasznie fanatykiem gołębi. No. Sławny zabrzeński hodowca zrzeszony jest w sekcji Trzy Mikulczyce, która w tym roku obchodzi jubileusz 75-lecia istnienia. To się zmieniło. Warunki gołębi się zmieniły. Kiedyś były przez kolej, trzeba było do wagonów tego i tego gołębki takie wymęczone przyszedł, a teraz się na 500 km kładzie po południu w sobotę, rano już wypuszczany jest. Tak. Gołębi na dorosłe loty, tak się to mówi, około 1500 zawsze zgłaszamy na loty. Młode loty, jak są troszkę mniej, po 1100-1200 sztuk. Zabrze ma to szczęście, że to miasto ludzi z pasją, z różnymi pasjami. Jedni oczywiście mają ogromne serce do piłki ręcznej, inni do piłki nożnej, inni do tenisa, a jest grupa, która dla gołębia zrobi wszystko. Choć przez te 75 lat wiele się zmieniło, to jest coś, co nadal pozostaje takie samo. Wielka pasja i zamiłowanie do gołębi. I bardzo nam się współpracuje dobrze, no, bez zastrzeżeń, żeby tak dalej było i zdrowie, żeby dopisało i tych członków, żeby przybyło, no bo bez członków nie ma hodowli, nie ma zaangażowania wielkiego. No. Obchody jubileuszu były okazją do uhonorowania prezydent Zabrza dr Małgorzaty Mańki-Szulik tytułem honorowej członkini Mikulczyckiej Sekcji Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Cieszę się, że mamy taką grupę, w związku z powyższym identyfikować się z tą grupą naprawdę jest dużą przyjemnością. No, postaram się sprostać wyzwaniu. Mało kto wie, że gołębie posiadają zdolności, o jakich my ludzie możemy tylko pomarzyć. Ptaki te potrafią m.in. zawsze wrócić do domu, znają położenie słońca i gwiazd oraz słyszą infradźwięki, a dodatkowo dobierają się w pary na całe życie. Natura gołębi jest o tyle skomplikowana, że nauka do dziś nie jest w stanie wyjaśnić ich niezwykłych umiejętności. Jak co czwartek zapraszam Państwa na przegląd prasy. Dzień dobry, witam Państwa. Jak zwykle w czwartek zapraszam na przegląd prasy. A na łamach gazet naukowcy publikują ostrzeżenia związane z larwami. Wystraszyli się Państwo? No, poniekąd jest czego, bo jak się okazuje, nie tylko dorosłe okazy kleszczy, ale także ich larwy mogą uczestniczyć w przenoszeniu wywoływanej przez pasożyty babesziozy, czyli mamy boreliozę i babesziozę już teraz. To choroba groźna także dla ludzi, atakująca czerwone krwinki, nerki i wątrobę. No i pytanie, jak się jej ustrzec? Nie spacerować zbyt często po łąkach i lasach,
No i właśnie, tutaj znowu to jest w sprzeczności z tym, co mówią nam inni, na przykład lekarze, rehabilitanci, dużo spaceruj, dużo chodź po lesie, wdychaj, oddychaj świeżym powietrzem i tak dalej. No a tu z drugiej strony, jak nie chcesz mieć na sobie kleszcza, to unikaj lasu. No ale jeśli już się zdarzy, że będziemy w tym lesie, no to w czasie kąpieli trzeba bardzo dokładnie oglądać swoje ciało. Ale są tacy, którzy mają się gorzej. Turysta z Kalifornii złożył pozew przeciw stowarzyszeniu właścicieli kondominium i firmie zajmującej się gospodarką odpadami w Nevadzie. Twierdzi, że odniósł obrażenia, gdy przestraszył go niedźwiedź nurkujący w pojemniku na śmieci, informuje serwis BBC News. John Donaldson z Kalifornii spędzał wakacje nad jeziorem i wynajmował tam mieszkanie. Z pozwu złożonego wynika, że poszedł wyrzucić psie odchody do kontenera na śmieci, ale musiał majstrować przy wadliwym i nieprawidłowo działającym zamku, zanim go otworzył. W środku znalazł niedźwiedzia. I kolejna informacja również z prasy. Tym razem jest to autoświat, czyli będzie motoryzacyjnie. Późne lato to czas, kiedy jedni pozbywają się samochodu, inni kupują w nadziei, że będzie taniej. Samochód po wypadku może stać się poważnym zagrożeniem, pisze tygodnik. Zakup skradzionego auta to ogromne problemy. Przeszłość pojazdu pomoże ci wystrzec się takich zagrożeń. Z raportu VIN dowiesz się, czy auto nie figuruje w jednej z międzynarodowych baz pojazdów skradzionych. Unikniesz straty gotówki, a także problemów z policją. Poznasz szczegółowe dane techniczne pojazdu, jego rok produkcji, a także kraj pochodzenia i nie dasz się oszukać pośrednikowi. Dowiesz się, ilu właścicieli miało auto i na kogo było zarejestrowane, co pozwoli ci uniknąć zakupu samochodu jeżdżącego jako taksi, wykorzystywanego przez firmy kurierskie lub poleasingowe. Poznasz przebieg i unikniesz aut skręconym licznikiem. No czyli po prostu przed zakupem samochodu ten VIN warto sprawdzić, żeby później nie być przerażonym, kiedy już przyjedziemy pod garaż, że tam się okaże, że auto ma w sobie kilka niespodzianek, także w dokumentach. I oczywiście jak zwykle polecam Państwu jeszcze sierpniowe wydanie naszego Zabrza samorządowego. O wielu ważnych tematach już mówiłem, ale teraz króciuteńko o sztucznej inteligencji. Takiego kierunku kształcenia nie oferuje żadna inna uczelnia w Polsce. Na Wydziale Organizacji Zarządzania Politechniki Śląskiej w Zabrzu ruszają studia technologie kognitywne. To obszar nauki, który jeszcze niedawno kojarzył nam się głównie z filmami science fiction. Teraz jest troszkę inaczej, ale bardzo nowocześnie. No i tutaj taka sugestia i podpowiedź. Młodzi mieszkańcy Zabrza, jeśli macie w zasięgu ręki albo wzroku nasze Zabrze samorządowe, koniecznie sięgnijcie, bo tam o tym kierunku piszą zdecydowanie więcej. A ja żegnam się z Państwem, mówiąc do zobaczenia. Przeglądem prasy kończymy czwartkowe wydarzenia. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.